dwa napastnicy wyjeżdżają ze sklepu, strzają. Highway, zawracamy. 1080 z białym, 1080Z. Się zatrzymuje. Kontynuuje drogę. Nie poprawiam pasu ruchu drogowego miasta. Chciał sobie muzyczkę puścić. Nie no, ten samochód jest po chuju. Serio, oddajcie mi. Oddajcie mi mój samochód, serio. Południowo-zachód. 10.50 Banareja, tak? Przesyła 5 złotych. Może trochę ogólnikowe pytanie, ale jak zaczęła się twoja przygoda z SM komentatorem? Zatrzymaj się, zatrzymaj się! Ładnie zrobiła pani sierżant. Ale chłopaki przepchali. Dużą radiolę. Dymi się już im pojazd. Zatrzymajcie się, panowie, zatrzymajcie się. I właśnie w tym momencie lepszy byłby taser, a nie broń palna. No niestety miał przewagę pozycji.
Kolbę trzeba było walić, no. Chyba jest zablokowana. Mogłem nie od razu obok niego, ale myślałem, że ja go zakuję. Bo mogłem się rzucić na niego i go zakuć, ale to by było za bardzo wykorzystywanie mechaniki gry. Myślę, że spoko. Niech sobie uciekną. Ona też 10-13, tak? Czyli wszyscy 10-13? Co teraz? O kurwa. Kosę jej wjebał? Serio? Ten sam? Kurwa, jadą po mnie. Silas przesyła 5 zł. A nie. A nie, pani sierżant jest. Pani sierżant żyje. Ajajaj. Prawie go miałem. Kurwa. Prawie go miałem. Chyba bez wisąc. To. Oni też ten zmienili, czy się co tam dzieje zawsze? Nie, raczej nie. Sprawdź na tej co zawsze. Gdzie to są? Złapaliście ich? Mamy. Świetnie, świetnie. Okej, na razie ze mną zostań, okej? Dobrze. Szczypie mnie. Gdzie to są? Tak mi się ciepło brzuch zrobiło. Gdzie to są? Sierżant i porucznik. Miło. Będzie 05, to kolegina będzie bombardek, który trzeba będzie potrzebować jednostki medycznej. 54 oczekuję. Będzie być za 2 minuty. Będę ogarnąć jego auto. Już patrzę. Lecimy. Silas. Piąteczka. No subcio, tylko... Silas przesyła 5 zł. No to subcio. Bądź tylko aktywny przez wakajki na Instagramie, a sam cię znajdę i liczę na wspólne zdjęcie XD. Pozdrowiam. O, proszę bardzo, Silas. No to ciekawie, to ciekawie. Alt tym suwem. Stój. Nie posłucham. O, dziękuję panie poruczniku. O, ratuje mi pan życie. Dalej. Silas przesyła 5 zł. Może trochę ogólnikowe pytanie, ale jak zaczęła się twoja przygoda ze... 3,5 cm? No to sporo. Silasie drogi, jeżeli chodzi o moją przygodę z komentatorką, jak to się wszystko zaczęło? Zaczęło się to od konkursu Riot Games, organizowanego na komentatora. Wtedy po raz pierwszy użyłem mikrofonu właśnie po to, aby komentować. Wcześniej pracowałem jeszcze w radiu i paru osobom się to spodobało, nie ukrywam. Wtedy zgarnąłem sporo RPK-ów, ale też odezwało się do mnie Grump TV i ESL, aby zacząć się komentować dla nich League of Legends. I tak naprawdę z turnieju na turniej, z komentowania za 300 zł przez pół roku, bo taka była moja garża za całe pół roku komentowania, aż do miejsca, w którym jestem teraz. Nie wiem. Ale stabilnie. Fontes, jak tam? Wszystko dobrze. Fontes, zostań ze mną.
Dobrze, jestem tutaj. Tak? Jestem tutaj. Z panem porucznikiem jestem. Skup się, okej? Okay? Nigdzie nie jedziesz, okej? Okay? Dobrze. Coś wiadomo z tą karetką? Ile? Bo powinien zaraz być. I tam dawno mi nie było takie pytanie, tylko dlaczego już nie Face City? Jestem. Widzę mnie, że cały czas ze mną zostań, ok? Co jadłeś na śniadanie dzisiaj? Płatki. Z czym? Jeszcze jakie? Jaki smak? Takie kulki czekoladowe. Ale z mlekiem czy bez? Z mlekiem. Na ciepło. Czemu nie muszelki? Co? Bo kulki też są dobre. Okay. Takie kozie bobki. Kozie? A nie królicze? Królicze też. Lubisz króliki? Nie lubię. A. Kiedyś miałem jednego, to mnie gryzł. Niedobre są, prawda? Gryzł mnie. Jak go trzymałem za uszy, to tak kręcił, tak, taki śmigło robił, takie... Wu. Jak kręcił, co? Tak się kręcił. Wu. Jak za uszy go trzymałem. Nie powinno się trzymać królika za uszy. Ale to nie wiedziałem wtedy o tym. Później mnie ujebał. Łasz. Aż wywaliło panią porucznik z serwera. Panią sierżant. Na dół odpisz? Tak. Przeciekają krwią. Oj, chyba nas wywaliło. Tak, wywaliło nas wszystkich chyba. Sprawdźmy. Czyli nie przeciekają. Bohaterski skok. Melipe Fonteza. O tej porze to Frisiano z kasetek. Mielasz tak z 10 jednej nocy wyjeba. Anglia. Pozdrawiam wszystkich banitów. Czemu banitów? Pozdrawiam Anglię. A kiedyś grałem policję, to dużo do ogarnienia jest. Lubię sobie pograć takie slow RP na luzie. Wiesz co? Tutaj na policji też uważam, że jest takie slow RP. Momentami to przyspiesza, ale w zdrowy sposób. Ale jest raczej slow. Which is very slow. No lepiej czy no? A, trochę lepiej. No okej, prędko jest już z drodze, okej? Dobrze, dziękuję bardzo. Panie poruczniku, bardzo dziękuję. Jak to wygląda? Jakbym się zwijał z bólu. I tak trochę jest. Tutaj te spaliny mnie troszeczkę przeduszają. Kurwa. Mnie wygięło. Na spokojnie. Troszkę tutaj świeże powietrze tutaj będzie, nie? I nie będzie oparu. Smogu, a nie innych toksyn. No to taka ciebie będzie akurat, nie? Długo ta karetka jeździ, tak szczerze. Dzień dobry, co się stało? Dzień dobry. Tutaj funkcjonariusz został ucięty nożem, opatrzona rana. Kulta, że już wbił się trochę głęboko. Podrąki jak na razie wstrzymały krwawienie. Okej.
Jak zapytaj się go na OC, czy możesz zejść? Jak? Zejść? Nie, no ja bym chciał pograć jeszcze na tym policjancie. Dobra, skoczę sobie do karetki po torbę R1, czekajcie. Jak się pan czuje? Początkowo mnie trochę przymroczyło, tak czułem ciepło w brzuchu, w okolicach brzucha, teraz po prostu taki ból przeżywający. Dobrze, od 1 do 10 jak bardzo boli? 6. Może 5,5. Dobra, poda mi pan swoją teraz lewą dłoń, odkażę, wykonam wkłucia i podam panu środki przeciwbólowe. Proszę bardzo. Odkaża przez RZ? To musi zadziałać. Dobra. Czy pan szybko ponoszę? I go przetransportujemy na szpital. Tutaj jeszcze zakleję panu to na patronek. Mam brzuch. Dobra. Ma pan jakieś zawroty głowy? Nie, już nie. Początkowo kręciło mi się w głowie. Chciało mi się bardzo mocno spać. Czułem się, jakbym odpływał, jakbym mdlał. Ale jest w porządku. Tutaj wam porucznik cały czas do mnie mówił. Pana kroplówka tu wspomoże. Musi pan zatrzymać do czasu, aż zajdziemy na szpital. Da pan radę jakoś przejść sam na nosze? Czy spróbuję. Potrzebuje pan pomocy, dobra. Jeśli pan na nich ułoży wygodnie. Ajajajajaj, chyba będę potrzebował pomocy. Dobra. Dobra. Myślałeś kiedyś nad tym, żeby napisać książkę? Jeżeli miałbyś napisać, to jaką? Już ci mówię. Tylko jak ja mam tutaj wejść? Suwa noszę do karetki. Nie pamiętam. G? Nie działa. G nie działa. O! Dziękuję panie poruczniku za pomoc. I panie doktorze. Nie dziękuję. Już ci powiem zaraz. Sytuacja wygląda tak, że nawet kiedyś zacząłem pisać książkę. Dobra, jeżeli by się panem coś działo, niech pan się komunikuje ze mną. Ja cały czas będę dość do pana mówił. Dobrze. I będziemy na bieżąco rozmawiać. Do czasu, aż dojedziemy na szpital. Zrozumiano. Sytuacja wygląda tak, że... Kiedyś... 16 rany funkcjonariusz, dzisiaj 76 na szpital. Kiedyś pisałem książkę. Może podczas operacji wam powiem. Co pan się robił na służbie? To można powiedzieć, że służba była przekrojona na 2 dni. Bo dopiero gdzieś tam w godzinach nocnych zacząłem drugą jej część. Dobra. Ale dzisiaj uratowałem panią porucznik. To może jakiś awans leci? Nie zrobiłem tego dla awansu. Może. Ostatnio i tak dostałem awansik. Więc wszystko chyba idzie na dobrej drodze. Dobrze.
Dobrze, jak ci, pana imię poproszę? Melipe Fontes. Panie Melipe Fontes. I co jeszcze dzisiaj? Uprawiałem gorący seks z trzema kobietami. A z trzema? Ty. Orera. Chyba zaczynam mieć o mamy. Majacza. Nie. Taki tłok, że pan będzie musiał na martwie niedługo rozdawać. Biorąc pod uwagę długość odgrywania różnych sytuacji, ten serwer jest tylko dla koneserów dobrego RP. Widzowie Spy City by chyba tego nie zrozumieli. Różni są widzowie, różny jest roleplay. Chyba mąż. Ale zaraz opowiem o książce. No ale dobra, może teraz będzie okazja. Jeżeli chodzi o książkę, to pisałem książkę o katastrofie w 2012 roku. Nie wiem, czy pamiętacie, ale była kiedyś taka sytuacja, że faktycznie mówiono się, że według kalendarza mają w 2012 roku ma być koniec świata. Ja gdzieś zacząłem w 2010 roku pisać, w jaki sposób miałoby się to wszystko zakończyć. Ta katastrofa, co miałoby się wydarzyć na Ziemi, ale nie zdążyłem napisać. Był 2012 i wszyscy żyjemy. Miałem tam z rozdział może dwa. Tak to wygląda. Może jakbym zdążył, to dzisiaj zarabiałbym z pisania książek, nie wiem. Ale myślę, że kiedyś jak będę miał czas i będę już stary i siwy, będę sobie siedział, to zamiast rozwiązywać krzyżówki przy kominku, może coś napiszę, może jakaś opowieść o tych początkach sportu elektronicznego w Polsce. O tym, jak to było, jak zaczynaliśmy, jak wiele osób pracowało zupełnie za nic, za darmo, albo za myszkę, za klawiaturę. Widok na monitor. Pisownie, się niestety dosyć nieprzyjemne takie. Tej rany będę przejeżdżał, będę sprawdzał dogłębnie, czy wszystko jest w porządku. Dobra, no to co, lecimy operację na traju. Odłącz kroplówki, odłącz. Dobrze, z mojej strony to wszystko. Życzę powrotu do zdrowia. Niech pan na siebie uważa. I oczekuję pan wypisu. Dziękuję bardzo. W razie problemu tutaj guzik nad łóżkiem jest i ktoś zjawi się z pomocą. Pielęgniarki na pewno będą do dyspozycji. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Do widzenia. I dziękuję panie poruczniku, że pan jeszcze czekał. Oczywiście. Żyję. Dobra. Ach. Ojoj. Jak się czuję? Trochę zakręcony. No, a co ciekawe, nie boli. Myślę, że jeszcze środki przeciwbólowe działają na brzuch. No, pewnie to. Lepiej w sumie, żeby zadziałała, bo nie chciałbym w sumie tego czuć, gdybym był na twoim miejscu. Oj. Zdecydowanie. Panie poruczniku, dziękuję bardzo za jeszcze raz. Oczywiście. Za pomoc w uratowaniu życia. Nie masz mi za co dziękować. To jest standard naszej pracy. Ważne, kim jest druga osoba. Zawsze. Jeżeli osoba jest w potrzebie, zawsze pomagamy, nie? Tak jest. Dobra. Zostajesz na szpitalu dziś? Myślę, że tak. No. Pójdę na 10, to dziś, dwa już dzisiaj na służbę, nie będę wchodził. Może ewentualnie spacerem do domu, jeżeli będą mnie mogli wypuścić. Dostaną decyzję. Może lepiej odpoczywaj. Tak. Dobra. Ja ci już nie będę w sumie przeszkadzać. Sobie odpocznij lepiej. Nie przeszkadza pan porucznik, dziękuję bardzo. To ja nie będę nadwyrężał tutaj cierpliwości nade mną. Dziękuję bardzo i też dobrej nocy życzę. Dobra, odpoczywaj oraz szybkiego powrotu do zdrowia. Dziękuję bardzo. Widzimy się niedługo, mam nadzieję. Dlaczego? Oczywiście, że tak. Dobra. Do usłyszenia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Tak to bywa, moi drodzy, tak to bywa. Dla ciebie dobrego krokiecika, skurwysynu, krokieterka. Twoja matura dla mnie już zerka. Właśnie tak.